Oj, dużo się dzieje, moi drodzy. Dzisiaj bardzo dużo się dzieje w internecie. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony pomidorowy.pl i witam was w takim pomniusie na moim kanale. Dlaczego pomniusie? Dlatego, że dzisiaj porozmawiamy sobie o Crashu Bandicoot 4. Tak, o prawdziwym Crashu Bandicoot 4. Bo dzisiaj z rana, o 7 dokładniej, pani Iza Eł. Wiecie, bo tutaj nie wolno mówić nazwiska Borodo, że tak powiem, opublikowała pewien artykuł o Crashu Bandicoot 4 It's About Time. Pozwolę sobie wam pokrótce przeczytać, co tutaj ciekawego na ppe.pl napisali. A więc zabieramy się za czytanie. Crash Bandicoot 4 It's About Time wyciek na Tajwanie. Zobaczcie okładkę gry. Nie będzie wielkiej niespodzianki Activision. W najbliższy poniedziałek zostanie zaprezentowany Crash Bandicoot 4 It's About Time, którego okładka pojawiła się w tajwańskim odpowiedniku PEGI. Za nową produkcję odpowiada Toys for Bob, czyli innymi słowy twórcy Spyro Reignited Trilogy. Wczoraj wspomnieliśmy o tajemniczych puzzlach. To są puzzle, o których w sumie planowałem na początku robić materiał, bo IGN i Canadian Guy dostali puzzle z tajemniczą maską, ale stwierdziłem, że nie będę na ten temat robił materiału, tylko po prostu wspomnę o tym tutaj. Myślę, że jest to bardziej lepiej ogarnięte i logiczniejsze. Tymczasem już dzisiaj The Taiwan Digital Game Rating Camtee dodało do swojego katalogu grę zatytułowaną Crash Bandicoot 4 It's About Time. Produkcja zmierza na PlayStation 4, Xbox One, a studiem odpowiedzialnym za tytuł jest Toys for Bob. No to tak jak przed chwilą powiedziałem w sumie. Zaprezentowana okładka potwierdza wszystkie krążące w sieci plotki, które mogą ucieszyć wielu graczy. Activision po odświeżeniu trylogii oraz wyścigów, czyli Crash Team Racing Nitro Fueled, zdecydowało się na pełnoprawną kontynuację. Na grafice widzimy cztery maski, a jedną z nich możecie skojarzyć z reklamy It's Time to Play Sony. To jest właśnie ta maska, o której przed chwilą wspominałem, gdzie Canadian Guy i IGN dostali puzzle z tą maską. Swoją drogą szkoda, że ja nie dostałem, bo troszeczkę jest mi przykro z tego powodu. Ale no trudno się mówi. Nie każdy ma taką możliwość. Pierwsze szczegóły Crash Bandicoot 4 It's About Time. Tajwańczycy również przedstawili wstępną fabułę. Crash podczas eksploracji jaskini natrafi na nową maskę. Lani Loli, która jest jedną z masek kwantowych i najwyraźniej zna Aku Aku. Czemu z masek kwantowych? Nie mam zielonego pojęcia, ale no, jak nazwali to tak, to niech już tak nazywają. Nowe maski i szczeliny kwantowe zmuszą bohatera do nowej misji. Crash będzie przychodził do innych czasów i wymiarów, by powstrzymać tego, kto jest odpowiedzialny za szczeliny. Czyli innymi słowy, mamy bezpośrednią kontynuację Crasha Bandicoot 3 Warped. Co za tym idzie? Crash Bandicoot 4 It's About Time jest bezpośrednią kontynuacją Insane Trilogy. Czyli fabuła nie będzie szła po Twin Sanity, tylko po Crashu Bandicoot Insane Trilogy, co było dosyć logiczne, no bo nie ukrywajmy, zrobili remake trilogii, to raczej będą chcieli kontynuować od remake'u trilogii fabuły, a nie od gry, która tam wyszła w 2004 roku. Okładka przedstawia również istotny szczegół. Microsoft zapewnia o wstecznej kompatybilności. I jest to oczywiście prawda. Jak zobaczycie i przyjrzycie się okładce Xboxowej, to tam pisze Xbox One, Xbox Series X, co definitywnie oznacza, że gra będzie wstecznie kompatybilna. I raczej to samo będzie w przypadku PS4 i PS5. Gra wyjdzie i na PS4 i na PS5, więc jeżeli nie macie PS5, będziecie mogli w tę gierkę zagrać na PS4. A czy jakieś tam zmiany będą jakieś super istotne, to wydaje mi się tylko, że być może FPS-y, w sensie klatki. Być może wersja na PS4 będzie miała 30, a wersja na PS5 60. Kto wie? Tutaj co jedynie mogę się domyślać, nic więcej. Crash Bandicoot 4 It's About Time zostanie zaprezentowany w poniedziałek. Najpewniej Activision udostępni zwiastun gry, a może wskaże również konkretną datę premiery. Pozostaje nam poczekać jeszcze 3 dni. Dokładnie tak, tak jak pani Iza tutaj napisała. Pozostaje nam czekać 3 dni. Ten materiał jest to na razie wstęp oczywiście do tego, co będzie nas czekać za 3 dni. Jeżeli za 3 dni pojawi się zwiastun, to gwarantuję wam, że pojawi się kolejny materiał, gdzie będzie moja reakcja na to. I chyba nie muszę mówić, że okładka tej gry po prostu jest świetna, nie? Po prostu mega fajna okładka gry i
Powiem szczerze, mega mi się tutaj model Crasha podoba. Nie wiem w ogóle czemu, ale troszeczkę przypomina mi model z Crasha Twinsanity. Tam oczywiście Coco również, która się cieszy, no i te cztery maski. Moja dziewczyna z kolei napisała, że jest to prawdopodobnie nawiązanie do Elementali z Crasha The Wrath of Cortex, ale szczerze nie wydaje mi się. Aczkolwiek mam pewną teorię, że ta gra będzie nawiązywać do niewydanego Crasha Bandicoot PlayStation 2 game Mark Cerny. I być może ukaże się nam nawet otwarty świat. Ponieważ tak szczerze możemy teraz spekulować, czy to będzie gra oparta tak na dobrą sprawę na warp roomach, tak jak to było w trylogii. Tam w sumie w dwójce i trójce, bo jedynka to miała wyspy. Czy to będzie może oparte na open worldzie? Jak myślicie? Oczywiście piszcie w sekcji komentarzy, bo ja, mi się wydaje, oficjalnie mi się wydaje, że gierka będzie miała open world. Aczkolwiek mogę się w tej kwestii mylić. I naprawdę jestem ciekaw trailera. Powiem wam szczerze, że normalnie kiedy wstałem rano, to nie musiałem pić żadnej herbaty ani kawy, bo dosłownie kiedy przeczytałem ten news, to... No, co ja mogę powiedzieć? To po prostu zadziałało na mnie, jakbym wypił co najmniej z 5 kaw, nie? Tak dosłownie kofeina, dosłownie adrenalina mi wskoczyła. Mega się cieszę, mega się jaram. Crash Bandicoot 4, it's about time. W końcu będziemy mieli kanonicznego Crasha 4, a nie tam jakiegoś, co Konami pieprzy, że The Wrath of Cortex to jest niby Crash Bandicoot 4 w Japonii. Aj, szkoda gadać. Teraz to oni będą mogli sobie to w tyłek mocno wsadzić, bo The Wrath of Cortex nie będzie kanonicznym Crashem 4. Sądzę, że to będzie, mówię, takie troszeczkę będą pewnie nawiązania do The Wrath of Cortex, bądź tej gry niewydanej od Marka Cernego z Open Worldem. Aczkolwiek powiem wam szczerze, że raczej to będą nawiązania, nie jakiś pełnoprawny remake. Tak więc, jeżeli okaże się to prawdą i te maski na okładce to nie będą żywiołaki, tak jak moja dziewczyna tutaj napisała, że to będą, wiecie, te elementale z The Wrath of Cortex. To ja powiem szczerze, śmiało wywalam The Wrath of Cortex z kanonu i mówię to całkowicie poważnie. Aczkolwiek, ponieważ jak widzicie jeszcze licznik tutaj, timer nie doszedł do końca tego filmiku, to przedstawię wam urywek z wczorajszego streama z Raymana, gdzie przeczytałem dosyć ciekawy, fejkowy artykuł, o którym ci co nie byli mogli nie wiedzieć, tak więc tutaj załączam screen, znaczy screen, filmik. Tak więc nie wiem, co wy na ten temat sądzicie. Niby wyciekło, że ma niby. Niby wyciekło, że ma pojawić się premiera tej gry w listopadzie tego roku, ale szczerze, to nie wiem. Szczerze, to nie wiem, co mam na ten temat sądzić, ale po prostu to jest taki debilizm totalny. Chciałem nawet na ten temat materiał zrobić, szczerze. Nie wiem, szczerze, co ja mogę na ten temat sądzić, ale. Wydaje mi się, że to jest mimo co fake, bo póki Activision nic nie mówi w tej kwestii, to ja bym nie brał tego jako pewnik. Tym bardziej, że to jest z niewiarygodnego tym bardziej źródła. Więc sorry bardzo, póki Activision nie ogłosi nowego Crasha oficjalnie, pokazując gameplay jak i trailer, to ja nie wierzę, że coś takiego wyjdzie. Jak mogliśmy się spodziewać, kiedy została zapowiedziana nowa gra, to też musiały się pojawić fejkowe artykuły. 4chany po prostu z tego żyją. Inne tego typu w ogóle portale, więc dla mnie to takie jest żerowanie trochę na popularnej marce. Tym bardziej, że zauważcie, że za każdym razem, jeżeli chodzi o fake artykuły związane z grami, to za każdym razem Crash obrywa. Ciekawe dlaczego. Jak to powiedział na zakończenie oczywiście tego filmiku pewien mądry pan Murphy z Raymana, do zobaczenia w Raymanie 4. No, mamy Crasha Bandicoot 4, a Rayman 4 do dzisiaj nie wyszedł. Wniosek jest prosty. I w taki oto sposób, w takim oto pozytywnym, i w taki oto pozy i w takim oto pozytywnym akcencie żegnam się z wami. Mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał i tak jak ja również się być może jaracie nowym Crashem, który będzie już w poniedziałek miał swoją oficjalną zapowiedź, może nawet datę premiery. Bo ja się jaram, mega się jaram i nie mogę się doczekać. I jeszcze wspomnę o jednej rzeczy, o której było mi to wczoraj na streamie wypominane. Tak,
Nie zrobiłem materiału odnośnie tego, że tam IGN i Canadian Guy dostali puzzle z tą maską, bo uważam, że nie jest to jakby jakiś temat, który warto poruszyć. Mogę oczywiście dać link wam w opisie, aczkolwiek nie jest to jakby coś wartego moim zdaniem uwagi, żeby tak mocno promować. Myślę, że okładka gry plus trailer, który wycieknie w poniedziałek, myślę, że to jest coś, co warto tutaj. Na co warto się oczywiście zapatrywać. Nie mogę się naprawdę tego doczekać. Mega się jaram, powiem wam szczerze. No to co? Ja tutaj kończę swój wywód. Widzimy się w poniedziałek, bo prawdopodobnie w poniedziałek zrobię też materiał. Jak nie w poniedziałek, to we wtorek. I sobie po prostu zobaczymy to, co Akti przygotuje. Nie mogę się tego doczekać.